No i właśnie nadszedł ten moment, proszę Państwa, bardzo się cieszę, czekaliśmy na to cały rok. Czwarte zawody, myślę, że przejdą do tradycji. Chciałem na początku bardzo, bardzo serdecznie wszystkich powitać. Chciałem powitać nielicznie, ale tym bardziej serdecznie wszystkich zgromadzonych rodziców, opiekunów, znajomych i sympatyków naszego klubu. Chciałem powitać serdecznie uczestników i chciałem, proszę Państwa, powitać również sponsora. Tak się stało, że jedynego sponsora dzisiejszych zawodów, to znaczy jednej z konkurencji, którą ja będę miał okazję prowadzić w przerwach między zawodami. Pozostałe nagrody, w zasadzie pomoc w organizacji i również pomoc w poniesionych kosztach, wspomagał nasz Urząd Miejski w Koronowie, przydzielając nam, oczywiście stanęliśmy do konkursu, ale dostaliśmy dotację. Dzięki tej dotacji klub się wzbogacił o 8 profesjonalnych kasków ochronnych na głowę, z których będą korzystali nasi jeźdźcy. Te kaski zostały wyeksponowane tutaj w narożniku naszego parkuru. Jeszcze raz wszystkich bardzo serdecznie witam i poproszę pana prezesa seniora, twarz tego klubu, założyciela, o kilka słów wprowadzenia, ponieważ tymi zawodami nawiązujemy do imienia pani Jadwigi Pasturczak. Nie wszyscy albo niewielu z Państwa wie, kto to był. Proszę Państwa, jak mówił pan prezes, impreza jest poświęcona pamięci pani Jadwigi Pasturczak, której portret konny towarzyszy nam na każdych zawodach. Jej imieniem odbywają się również pozostałe imprezy masowe, to znaczy bieg myśliwski Hubertus też jest pod egidą pamięci pani Jadwigi Pasturczak. Dlatego się nazywa memoriał, bo memorium po angielsku znaczy pamięć i my o tej pani pamiętamy, bo mamy jej ogromnie dużo do zawdzięczenia. Klub jest klubem rekreacyjnym, rekreacja na dobrym poziomie, ale każdy z jeźdźców jeżdżących jakiś czas z tyłu głowy ma to, żeby się zmierzyć z innymi, żeby się pozycjonować, co ja potrafię, w czym jestem lepszy od reszty. I ci ludzie właśnie się zdecydowali na to, żeby dzisiaj przed Państwem się zaprezentować. Jest to impreza lokalna, tylko zawodnicy z tej stajni startują, nie jest ona otwarta, to nie jest impreza open. W związku z tym część młodzieży się zna. Sukcesy zależą od jeźdźca, ale też i od przydzielonego konia, prawda? Prosimy o wyrozumiałość, jeżeli coś nam nie wyjdzie, bo nie jesteśmy zawodnikami, są to, jeszcze raz mówię, amatorzy. Życzę szlachetnej rywalizacji w tej dyscyplinie, przynoszenia chwały, dumy kibicom, którzy właśnie po to przyjechali, żeby zaobserwować jazdę swoich pociech i niech wygrywa najlepszy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo panu prezesowi seniorowi. Dzisiejsze zawody będą się składały z trzech osobnych konkursów. Pierwszy super debiut, drugi pierwszy start i trzeci wyścig z czasem. Dodatkowo, tak jak wspominałem też, pan prezes przygotował taką specjalną niespodziankę dla Państwa, dla publiczności. Nie mogę tutaj nie wspomnieć o fundatorze nagród, jeżeli chodzi o tę ostatnią niespodziankę. Także dziękujemy bardzo serdecznie rodzinnemu portowi jachtowemu Tazbirowo. Dziękujemy bardzo panie Michale. Już konie mnie atakują, także nie wiem, czy nie czas już, żeby oddać głosu jury i przejść do pierwszego konkursu, szanowni Państwo. Gotowi? Oni trochę się tam tutaj wdarli, tak niby mimochodem, ale widać, że są już przygotowani, zdeterminowani, skoncentrowani na tym, co się ma za chwilę wydarzyć. Amazonki mają prawo przejechać parkour samodzielnie. Wiecie Państwo, wstacie? Zobaczcie Państwo, jak sobie nasza Amazonka dzielnie radzi z jeżynką.
brawa! Brawo! Chyba przepchnęłam całą trasę Michała jeszcze. Pozdrawiam na parkur jeżdża Klara Kwiecińska na koniu Black. Jest! Brawo! Także i tutaj mieliśmy pełnię wrażeń, był i kłusy galop. Właśnie teraz na parkur poproszę Laurę Drelichowską na koniu baletka oraz Natalię Drelichowską na koniu Dormeza. Odjeżdża Laura. Nieśmiały ukłonany zaliczony. Opanowanie pewnych podstaw, natomiast tutaj się naprawdę wiele dzieje. Jest i Wisienka. Dziękujemy bardzo. Prosimy o wjazd na parkour Marię Łobocką na koniu Ludwik.
po skosie, ale się udało. Wielkie brawa. Poprosimy do nas Sabinę Pędzycką. Sabina na czym? Na Kilimandżaro. Doceniłem koleżanki Sabiny. Tak myślałem, że spokojnie, a jednak taki galop się tam mały wplótł. Na parkour poprosimy o wjazd Malwinę Kędzie na surducie i Małgorzatę Bruś na Olimpii.
wielkie brawa na zakończenie pierwszego konkursu. A przepraszam, ja już chciałem tutaj zakończyć ten konkurs. Drodzy Państwo, poprosimy o wjazd na parkour Annę Wojtyszyn na koniu Bartek i Lenę Światłę na koniu Jantar. Spójrzcie Państwo, cały przegląd umaszczeń końskich do wyboru do koloru. Jestem bardzo ciekawy, które z Państwa są ulubione. Na podsumowanie czasów, wyników i ogłoszenie zwycięzców. Dziękuję bardzo naszym dobrym wróżkom. Szanowni Państwo, zapraszam uczestników konkursu numer 1, ponieważ znamy już jego wyniki. I zapraszam pana prezesa Michała Adamkiewicza o uhonorowanie zwycięzców. Drodzy Państwo, ja poproszę o wielkie brawa dla wszystkich uczestników konkursu numer 1. Jeszcze poproszę sekretarza zarządu, pana Bartosza Szewca do dekoracji. Panie Bartku. Czyżby zaginął przy podprawku? Nie, myślę, że no, to bardzo możliwe, ale wygląda na takiego zadowolonego, że przy słodkawie już był. Tak, poproszę o zachowanie porządku na parkurze. I bezpiecznych odległości. Tak. I w tym momencie oddaję już głos komisji sędziowskiej. Bardzo dziękuję. Poczekam, aż się wszyscy ustawią. Drodzy jeźdźcy, a w sumie drogie Amazonki, bardzo serdecznie gratulujemy Wam udziału w pierwszym konkursie. Mamy nadzieję, że jesteście z siebie zadowolone. My jesteśmy zadowoleni z Waszych przejazdów. Bardzo nam się podobało. Przede wszystkim myślenie o trasie. O koniu przede wszystkim. Widać, że wszystkie konie są przepięknie wyczyszczone, starannie przygotowane do jazdy. Wasze stroje też są bardzo na poziomie, każdy inny, pogoda zmienna. Było to też przez Was przewidziane. Gratulujemy Wam serdecznie. Thank you.
czas na rundę honorową, którą poprowadzi Ania na Bartku. I tak poproszę właśnie o te rytmiczne brawa. Tutaj nam poziom trudności, wysokość przeszkód waha się między 20 a 40 cm. Dopuszczalne tempo przejazdu to puls i galop. O zwycięstwie w poprzednich decyduje najmniejsza liczba punktów karnych bądź ich brak, a wśród zawodników z tą samą liczbą punktów karnych bądź ich brakiem o zwycięstwie decyduje czas przejazdu. Drodzy Państwo, rozpoczynamy konkurs numer 2. Pierwszy start, a jako pierwsza pojedzie Amelia Kralewska na koniu Rebus. Macierzyńską na koniu Halucynacja. Zawodniczka wykazała zdecydowaną determinację.
Poprosimy teraz Julię Maciejewską. Halucynacja nie była dzisiaj skłonna do współpracy. Tak jest, to był naprawdę fajny przejazd. Prosimy Maję na harnasiu. Prosimy o wjazd na parku Marcjannę Sztylkę na koniu Tamiza oraz Julię Dobrzalską na koniu Korun.
Do przejazdu przygotowuje się Korus, a na parkur zapraszam Aleksandrę Rusak na koniu Rebus. Drodzy Państwo, konkurs numer 2. Pierwszy start dobiegł końca. Tak, poproszę jeźdźców, żeby się ustawili już do ceremonii dekoracji. A ja w tym miejscu chciałbym przywitać naszego przedstawiciela, naszego partnera. Mam tutaj na myśli pana burmistrza, pana Patryka Mikołajewskiego. Bardzo serdecznie witamy. I pana burmistrza od razu zaproszę, no niestety, bez chwili wytchnienia, ani chwili pogawędki, od razu poproszę do ceremonii dekoracyjnej. Pana burmistrza przepytamy z wiedzy jeździeckiej może nieco później. A w tym momencie poproszę już o werdykt. I tak, drodzy Państwo, dobiegł końca drugi konkurs o tytule Pierwszy Start. Również zawodnikom serdecznie gratulujemy przejazdów. Mam nadzieję, że jest to dla Was już taki lekko awans. Nie jest to pierwszy konkurs, a drugi. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy się w konkursie numer 3, że dzisiejsze przejazdy raz, że dają Wam duże satysfakcje, dwa, motywują do dalszej pracy. I znowu punktowane i nagradzane mamy miejsca 3. Zaprosić zawodników do rundy honorowej, którą poprowadzi Julka na Korusie. We'll be right back.
A zanim przywitamy zawodników konkursu numer 3, czyli jakby głównego konkursu dzisiejszych zawodów, ja oddaję głos panu burmistrzowi Patrykowi Mikołajewskiemu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Pogoda, myślę, wyśmienita, atmosfera wyśmienita. Klub Jeździecki Dereszcz na terenie naszej gminy jest niedocenionym dobrem. Myślę, że niebawem rozpoczniemy współpracę na tle edukacyjnym ze szkołami. Tutaj również za to bardzo dziękuję i myślę, że trzeba to kultywować, doceniać i wspierać, za co jeszcze raz wszystkiego dobrego. Ja jeszcze też przypomnę, że dzięki właśnie dotacjom uzyskanym tutaj z urzędu klub wzbogacił się, mówię to po raz drugi, teraz przy panu Patryku, wzbogacił się o 8 kasków profesjonalnej ochrony głów jeźdźców, no, które na pewno te stare już nam się troszeczkę zużyły i wspomogą w prowadzeniu harmonogramowych jazd. Dziękuję bardzo. A na parkurze zawodniczki konkursu trzeciego przed Państwem. Na parkurze Wiktoria Dawkowska na Kilimandżaro. Niech mu gwiazda odnosi.
no poker. Trochę rozwaliłeś prezent, no ale cóż, to ci Natalia się z tobą rozprawi. Ja proponuję, Natalia, że może jeszcze jedna przeszkoda na deser, dobra? Urodzinowa. To urodzinowa przeszkoda. Nie wiem, co na to poker, ale ja proponuję, żeby go zachęcić brawami. Wielkie brawa! Dziękujemy już Natalii za te emocje. Na parkour zapraszamy Marię Szef na koniu Bartek oraz Katarzynę Hunder na koniu Baletka. Stało. Poprosimy o przejazd Kasię Hunder na koniu Baletka. Wielkie brawa! Było pierwszy czysty przejazd w konkursie numer 3. Była chwila zwątpienia i przejście do kłusa, ale zawodniczka nie odpuściła, walczyła do końca. Przejście do kłusa dopuszczalne w konkursie numer 3. Zapraszamy Mateusza. Również piękny ukłon.
Mateusza i utrzymał się. No i nasz... I surduta. Poprosiłabym na wjazd, o wjazd na parkour Marcelinę Masełkowską na koniu Juna. Głową, proszę. Tak jest. Co prawda liczenie punktów idzie nam coraz sprawniej, jednak jeszcze wymaga czasu, więc poprosimy o chwilę. Czy nasze dobre wróżki są gotowe, bo to już w sumie limit tego dobra chyba się wyczerpał, mam wrażenie. A teraz głosowałyśmy kto pierwszy. Tak? Ale oczywiście, że nie. Papier, nożyce, kamień, czy... Oczywiście, że nie. Moje pierwsze pytanie filtrujące do jeźdźców. Jesteście zadowoleni? Dobra, ja jestem bardziej, nie? Natalia miała mega niespodziankę, to tam... No dobrze, drodzy Państwo, żeby nie przedłużać, konkurs trzeci, który kończył nasze dzisiejsze czwarte zawody w 2022 roku. Zastępu konkursu trzeciego. No i wiadomo, kto prowadzi, zwycięzczyni. Tak, pan prezes senior mój typ podpowiada, że Black nie może uwierzyć. Ja też trochę. Thank you.
proszę o uwagę uczestników konkursu z wiedzy o jeździectwie Watemia Kundera Szomaniaka. Drodzy Państwo, wyłoniliśmy trzech laureatów tego konkursu. Miejsce drugie, trzecie ex aequo zajęły Sabina Piasecka i Wiktoria Tralewska. Po 8 punktów, zapraszam. Stańcie sobie tutaj. Kolegę poproszę, on powie o co zawierają te koperty. Tak, te koperty zawierają oczywiście nagrodę. Nagrodą jest mini sesja fotograficzna. Oczywiście sponsorem, tak jak wspomniałem, na samym początku dzisiejszych zawodów jest rodzinny port jachtowy Tasbirowo. A skoro już są nasze laureatki, to ja tylko zaproszę jeszcze Dominikę Maniawską, która zdobyła 11 punktów, wykazała się największą wiedzą w dzisiejszym konkursie. Wielkie brawa! Drodzy Państwo, jak w każdym konkursie dnia dzisiejszego, uczestniczkom również przysługuje ten zaszczyt rundy honorowej. Możecie sobie wybrać przeszkody, możecie cały parkour. Proszę. Dominika, jako zwyciężczyni tego konkursu. Drodzy Państwo, mamy nadzieję, że spotkamy się z Państwem za rok. Zapraszamy ze znajomymi, z rodzinami, dziadkami, babciami. Nie możemy obiecać, że pogoda będzie taka jak dzisiaj, ale liczymy na dobrą atmosferę, która dzięki Państwu również dzisiaj tutaj była. Ja również chciałbym podziękować za wspólną zabawę, wspaniałą zabawę. Dzisiejsze zawody, czwarte zawody, przypominam, skokowe, wewnętrzne nasze Klubu Jeździeckiego Daresz imieniem Jadwigi Pastruczek, naszej instruktorki, uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za rok.